Czwarty. Przynosi kolejne kulinarne przysmaki na stół. Na początek produkt o nazwie ikra czornaja. Tu w sumie zgadza się z opisem, bo jest to czarna ikra z jakąś śmietaną. Nie jestem za bardzo w stanie rozcyfrować, co znaczy śliwoczną. Myślałem, że śliwkową, ale chyba nie. Sprawdzę w słowniku następnym razem. Wygląda całkiem fantazyjnie. Takie czarne kuleczki ze śmietaną poprzytykane z każdej różnej strony. Tutaj jakiś serek, który znowu się okazał serkiem serbskim. No ale widać, że te towary są dobrze uplasowane. Dobry, zwykły serek o nazwie Syrko. A tutaj największy kosmos. I paszmem. Drugoswiet, może to kosmonauta znaczy przypadkiem. Z takim kosmonautą. Pasztet w tubce. Wygląda tutaj jak jakiś kosmiczny odkurzacz. Nakłada się go w ten sposób. Wytwarza się taki pasek. Takie dwa paski ciemne, dwa paski jasne. Pokażę. Smakowicie. No i cóż. Tutaj dopiero musiałem się przełamać, żeby tego spróbować. Ale wygląda gorzej niż smakuje. W sensie smakuje lepiej niż wygląda. W sumie nie jest to dość trudno. Aha, zapomniałbym. Jest jeszcze jeden tutaj taki wynalazek ciekawy. Nazywa się Baikał. Marki Czarna Główka. Bardzo ciekawy napój. Mam nadzieję, że woda w Bajkale tak nie wygląda, bo wygląda trochę syfnie. Zastanawiałem się, co to może być, bo te szyszki zdradzają, jakby to miał być jakiś napój, nie wiem, może szyszkowy, jak na Białorusi jest wódka z szyszki. Oczywiście na etykiecie idzie wszystko rozczytać idealnie. Jest taka drobna czcionka, że chyba jakaś lupa by się przydała do tego. Ale trzeba przyznać, napój w sam sobie jest bardzo dobry, bardzo orzeźwiający. Przypomina trochę wyglądem i smakiem kole, ale z domieszką takich, nie wiem, ziół, smaku lasu. Może tak właśnie smakuje kola nad jeziorem Baikał. Polecam. Dzień rozpoczął się cudownie. Tutaj jest wejście do mauzoleum Lenina, do którego chcieliśmy wejść. Podobno kolejki miały się ustawiać za czerwoną linią i długość oczekiwania średnio około 45 minut. Na szczęście nam udało się w 0 minut, bo jest w ogóle zamknięte przez cały czas naszego pojazdu do 10 maja. W związku z tym, że na placu są obchody i 1 i 9 maja, to całkowicie zasłonili tutaj, jak widać, sceną jedną. Po drugiej stronie jest druga scena. Już na 1 maja, ale widzieliśmy, że pod spodem mają dekoracje na 9 maja, więc sprytnie robią, bo jedne dekoracje pod drugimi, dzięki temu potem tylko zrzucą pierwsze, będą drugie, no i gotowe. Jakaś grupa Chińczyków na mnie chodzi, zaraz będzie zderzenie. Nie wiem, o czym mówią, ale to na pewno bardzo ciekawe. Wejście do cerkwi Wasyla też będzie nieudane, ponieważ jest jakaś uroczystość, odbywa się teraz i zamiast 11 o 14 to otwarcie jest dopiero o godzinie 13, więc w wolnym czasie, którego mamy teraz całe mnóstwo, bo nic nie udało się zrobić zgodnie z planem, zajmiemy się czymś innym. Pomaga nam bliskość kulturowa z narodem rosyjskim, bo o ile my mogliśmy podejść i zapytać dwoma prostymi słowami, mauzoleum, zakrytno, do 10 maja, do widzenia. O tyle Hiszpanie stoją przy balustradzie już jakieś dobre pół godziny, 40 minut. Zastanawiałem się, rozważając nad tym, czy na internecie było w końcu napisane, że jest otwarte. No cóż, no na internecie wszystko jest napisane, ale tutaj nikt za bardzo się tym nie przyjmuje. A więc tak, dzielnica biznesowa, Moscow City, big business. Ciężko doliczyć, ile to jest pięter, ale należy przypuszczać, że jakieś 90. My pójdziemy, przynajmniej spróbujemy wejść
na te wieże federacyjne. Jedna i druga za nią, na tej wyższej, bodajże na 89 piętrze, jest taras widokowy, ale zaraz się okaże. No i tutaj widać kolejne wieżowce. Chodźmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A my jesteśmy na 89 piętrze wieży Federacji, wschodniej wieży Federacji. Tak zwane panorama 360. Zaraz zobaczymy, ile stopni uda nam się nakręcić z tych 360. W każdym razie robi piorunujące wrażenie. Tu na razie widać w ogóle czubeczek tego wieżowca, który jest obok. Nie pamiętam, jak się nazywa. Bardzo ładny jest ten budynek tych lisowaty. Ale co najciekawsze, to przed chwilą byliśmy z dołu i widzieliśmy je jako takie olbrzymy, które stoją przed nami, a teraz no te wszystkie wieżowce to jak mróweczki małe. Teraz jest widok na hotel Ukraina. Widać Sobór Zbawiciela na wprost. A tu powinniśmy mieć Kreml. Jest też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I tu kolejna z wież w tamtym miejscu siostrzanych. Widać też wieżę telewizyjną w oddali. Równie wysoka. Tutaj mamy jakieś konstrukcje, które dalej w toku. Pnące się budynki. I widać, jak to miasto jest olbrzymie. Właściwie aż po horyzont. Na horyzoncie widać wciąż zabudowania. A jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. A to Uniwersytet Łomonosowa. Widać, jaki jest olbrzymi ruch na tej obwodnicy. Tutaj zakorkowane już. Nie no, olbrzymie to wszystkie budynki. Równie wysokie jak nasze, a wydają się malutkie. To jest ten wieżowiec, o którego skupstaliśmy wcześniej. A tutaj widać bardzo taką zieloną część miasta. Trzecia strona świata. Widać prześliczne budowy. Nowoczesne realizacje architektoniczne. Obok naszych wieżowców tutaj kolejnych 90-piętrowców. Naprawdę robią olbrzymie wrażenie. Ale co najciekawsze, to one wcale nie wystają aż tak relatywnie, jak się przyjrzeć tak w rzeczywistości. Wszystkie budynki mają po 20 pięter. Poza taką jedną tutaj małą dzielnicą, na którą mamy widok teraz w tej chwili. Możliwe, że to jest jedna z tych dzielnic, które wyburzą pod kolejne apartamentowce wysokie. Widać, że trochę się gryzie ta zabudowa niska. Wielorodzinna, ale taka jeszcze sympatyczna w ludzkiej skali. I wrócą te przeskalowane 30-piętrowce. Tak samo i w tej części miasta. Widziałeś korki, jakie jeszcze panują? A tam w oddali wieżowce, które pierwszego dnia widziałem przed Ostankinowską wieżą telewizyjną. Jesteśmy w świątyni.
Idziemy? Idziemy, chociaż nic nie widać. Dzisiaj poszliśmy do lokalnej hali koszyki. Solianka, jeszcze raz widzę ją w Rosji. Bliny. I jeszcze ja czekam na drugie danie. A to jest właśnie widok z osiedla, który znajduje się przy stacji metra Believo. Wyjechaliśmy sobie trochę poza centrum miasta, żeby obejrzeć dzielnicę Chruszczówek. Zaraz się rozładuje bateria, więc niewiele zdążę stąd nagrać, ale bardzo sympatyczna atmosfera. Dużo ludzi spaceruje. Byliśmy w sklepie na podwieczorku. Bardzo sympatycznie. Dzień 5, 1 maja jednocześnie, więc ludzie wyszli na ulicę świętować święto pracy, w ramach którego wszystkie sklepy są otwarte, tak jak co dzień. Centrum handlowe, supermarket. Trochę dziwne, nie spodziewaliśmy się tego. No a my poszliśmy zwiedzać Carycyno. Jakiś muzeum, park, jeziorko ma być. Widać już meleksy. A z tyłu jedzie za nami pociąg towarowy. Trzeba przyznać, że końca jego nie widać. Tak jak u nas w Polsce jeżdżą często po 40 wagonów, to ten może mieć no pewnie tyle samo. Idziemy oglądać. Carycyno wita nas wspaniałą fontanną, do której dochodzi się po takich mostkach półkolastych. Jeden z nich widać za fontanną po prawej. Ale prawdę mówiąc, czuję, jak nie smagają kropelki tej wody, która tutaj wylewa się z tych dysz. Sporych rozmiarów jest. Po Bali zaś widzimy wieżyczki pałacu Katarzyny II. Pałacu w Carycynie. Sam pałac wygląda następująco. Robi wrażenie. Trzeba powiedzieć, że jest całkiem spory. Zwiedzanie najprawdopodobniej należy rozpocząć po lewej. Tutaj, jak teraz widać na obrazku. Część zabudowań ciągnie się jeszcze w tę stronę. Za nami jest kościółek. I tutaj bardzo ładna kładka nad zejściem w dół do jezior. Pałac jest otoczony bardzo pięknym parkiem. Właśnie teraz korzystamy sobie z jego dobrodziejstw. Oczywiście nie jako jedyni. Bardzo dużo ludzi przyszło z całymi swoimi rodzinami. Są dzieci, które grają w piłkę. Tam w oddali widać, jakieś dziecko niesie garść balonów w kolorach rosyjskich. Tak się przedstawia ten cały kompleks pałacowy z zewnątrz. Przed chwilą poszliśmy na hot doga w lokalnej budzie. Kosztował jakieś 15 zł, a był wart tyle co taki hot dog z Ikei, ale ten z dodatkami, nie ten z samą parówką, żeby nie było. Do tego tam można było sobie samemu dołożyć ile się chce ketchupu i musztardy.
Nie, żeby najważniejsza była ta jakaś ilość sosu. Nie był to posiłek na medal, ale coś trzeba było zjeść. Takie meleksy jeżdżą po całym kompleksie. Właśnie prawie nas potrącił jeden, bo są elektryczne, więc jeżdżą bardzo cicho, tudzież bezgłośnie. Sugeruję, żeby pójść ścieżką w lewo. Ładniejsza ścieżka? Ładniejsza? I łóżka z tym. Ożywione imprezy w parku. Metro, stacja Kijewska. Świetne kandelabry. Słychać chińskie wycieczki. Szybki widoczek na spacerze. Jesteśmy na moście, który wiedzie przy hotelu Ukraina do centrum Moskwy. Widać coś, co się nazywa jak Dom Prawicielstwa Rosyjskiej Federacji. To jest chyba rząd. Mamy takie zabudowania socrealistyczne wzdłuż rzeki. Hotel Ukraina. Dzielnica biznesowa. Troszkę dalej jest wprawdzie, ale to są już jedne z pierwszych wież. Tutaj mamy kolejną strzelinę na zwykły budynek mieszkalny. Ciekawe, jak się tam mieszka. I bardzo ciekawy fragment nabrzeża w tę stronę. Z gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych z tyłu, który to jest częściowo umyty, częściowo brudny. Widać takie fragmenty czerniejsze trochę, jak nasz Pałac Kultury, a samo czubek umyli. Czyli tak by się zdawało. Na wprost widzimy metro przejeżdżające przez most. Linia 4. Jesteśmy na deptaku Arbat. Przyjrzyjmy się trochę, jak to wygląda. Przejdziemy sobie na wprost i zobaczymy, co tu nas ciekawego może spotkać. Z jakichś Star Warsów normalnie, czy jakiegoś pojazd kosmiczny. No.
chodź, zobaczymy, zrobimy sobie zdjęcie tego. Taki plafon. Ciężko go objąć na jednym strzałem. Owoce. Oho, trakcja elektryczna, samoloty.